obchodziliśmy niedawno 4 czerwca rocznicę częściowo wolnych wyborów. Jak ty wspominasz PRL? Ja byłam wtedy bardzo, bardzo małym dzieckiem. Powiem szczerze, że bardziej go pamiętam z opowieści moich rodziców. Pamiętam, że było rodzicom trudno w staraniu się o nasze lepsze życie, że ja miałam świadomość tego, że rodzice muszą naprawdę wiele wysiłku włożyć w to, żebym coś dostała, żebym miała. Pamiętam jeszcze kartki, pamiętam gdzieś przez mgłę takie sytuacje, natomiast dużo się u nas w domu zawsze o tym rozmawiało, o dobrych i złych jakby sytuacjach właśnie z tamtych czasów i moich rodziców zawsze drażniło właśnie gloryfikowanie wtedy, że tam było, wtedy było lepiej. Lepiej było może pod pewnymi względami, na przykład takimi, że ludzie byli inni, że moi rodzice mają takie poczucie, że ludzie gdzieś tam bardziej się wspierali, że też może walczyli ze sobą, ale w trochę jednak inny, bardziej cywilizowany sposób, że byliśmy jednak bardziej jednością, która ma jakiś wspólny cel. Teraz każdy ma swój indywidualny cel, jest tak nastawiony na siebie, że kompletnie nie patrzy na boki. Ale tak jak mówię, to było moje takie dzieciństwo, ja jestem rocznik 85, więc jakby dla mnie PRL to jest bardziej uczenie się o tym, czy we wspomnieniach rodziców, aniżeli jakieś moje osobiste wspomnienia.